Cześć wszystkim, znowu poziom 7, dalszy ciąg Rayman 3. Dobra, jesteśmy na tej pustyni. Odbierajmy sobie trochę punktów. Na dobry początek. I zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Poza tym, że idziemy do przodu. O, siema. Tam, reklumy się zadomowią na co najbardziej niemiłym środowisku. Tak to mówimy. Dobra. O, wygląda jakaś miła miejscówka. Ale spoko, jak są roklumy, to jest zabawa. Piękny zachód słońca. No przyjdzie nam iść w jego kierunku. A, zdobył trochę nie być. Znajdź mi kielonek soku ze śliwek, błagam! Ja, pewnie zaraz gdzieś tu jest. O, właśnie. Dobra, teraz się bierze do swojej roboty, a my do swojej. Dobra, mogę się tam jakoś dostać? Chyba nie. Nie na razie. No, teraz to co innego. Dobra, zaplanujmy sobie drogę, bo ta puszka trwa bardzo krótko. Dobra, najpierw do tamtej puszki, potem do tamtej, potem do tamtej. A potem zabawa z Rokumami. Okej, okay. Jeden zszedł. Co jeszcze, kolejny jakiś? Ja coś nie wiem. Okej, okay, widzicie, tam jest chyba. Tak, niekoniecznie zeskakiwałem. Okej, okay. Na to, że będziemy musieli się tam się dostać. Do tego potrzebujemy kolejnych żółtych puszek. O, no, ale to powinno wystarczyć. Okej, tego nie chciałem. No to jeszcze raz. Wygląda na to, że na chwilę można dotknąć tego klapsu. Na dłuższy kontakt. Nie tak, nie tak. Na dłuższy kontakt jest niemiły. Tym razem już bez problemu. Prawda? Prawda. Prawda, Globox? Właśnie, co my tutaj mamy? A, proszę, nie, 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 nie. Okej, myślałem, że jak podskoczę, to sobie jeszcze te czasy. Okej, ścisłem. Na pomoc. My je udzielimy. Chyba potrzebujemy tutaj jakiejś innej puszki. Okej, okay, dobra. Wiecie co, no to przelecę się może na tę drugą połowę najpierw. O, tam. Proszę najpierw sobie stan. Pomęczowa puszka.
to, czego potrzebujemy. A będzie jakaś trudna trasa. Okej. Prawie. No, muszę tam szerszy zakręt wziąć. O, tak lepiej. No ja tam się naprodukował już jakąś puszkę. Ale musimy wrócić po niebiesko najpierw. Się do niego dostać z powrotem. Ajajaj. No nie, no nie mówcie. Chyba wygląda na to, że tak. Dobra. Tutaj. Sporo punktów tutaj straciłem, że wybrałem te punkty bez puszki, ale co to jest? No halo! Jak chcesz przejść przez pustynię, musisz iść tunelami! To nie takie łatwe, w tunelach roi się od knarenów. Te bestie są niepokonane. Tak? A masz jakiś lepszy pomysł? A żebyś w mordę wiedział, że tak! No dobra, no halo, słuchaj. Nie daj knarenom do siebie podejść, rozumiesz? Nigdy! Jak znajdziesz się w zasięgu ich szponów, to koniec! No a w ogóle to miło było cię oznać. No. Okej, dzięki za poradę. Na to, że może się przydać. Okej. No co jest, co jest? Coś tam zostawiłem? Widzicie, że się was boję? Chyba nie. No to dobra, idziemy. Proszę, Blaszczak, gdzie ja postawiłem auto? A, nie tutaj, Globox, nie tutaj. Puśćcie mnie! Okej, okay. Wtedy jeżeli chodzi o unikanie szponów knarenów. Obiadek. Tak, dobra, uciekajmy. To co mówili ten sieni, to jest prawda. Nic się nie da zabić. Niczym. A tak. A dostanie się w zasięg ich szponów kończy się źle. Wygląda na to, że są czułe na dźwięk. Że to musimy jakoś wykorzystać. No więc może mamy myśli, musimy. Dobra. Wyjdziemy mu szpik. Hej, kamera. Zmusimy go do wystawienia czeku in blanco. Nie wiem co tam było, ale... No, chyba nic. Ale potrzebuję niebieskiej puszki. Okej, i tutaj mam jedną. Albo nie. Potrzebuję pomarańczowej, dobra. Tylko... Co tym możemy ustrzelić? Okej, okay. Już widzę co. Lecę, trzeba podmyć dziadka! Dodatkowo z... Okej, okay, tam coś było do ustrzelenia chyba. Albo nie. Chyba nie, dobra. Dodatkowo możemy strzelać w te gongi. Czy uda mi się teraz strzelić jakieś? Chyba nie. Tam. I gongi zwracają uwagę knarenów. Ja zamawiam oczy. Aha. Najpierw wbijemy mu trzaski pod łasnokcie. Dobra. Muszę chyba go tutaj zbawić. Niech sobie pobiega. Mięsko skruszeje. A? Bra.
Zabrać go. Teraz chyba powinno być przejście czyste. A Rayman trzyma elementy skradnikowe. Okej, okay, coś tutaj źle zrobiłem. Tamten karel blokuje mi drogę. Bo muszę użyć... Ja muszę strzelić w jakiś gong w takim razie, ale... Nie widzę żadnego. Brać go! To jest tylko jeden. Najpierw wbijemy mu drzazgi pod paznokcie. Tak, na razie nie mają najmilszych charakterów. Dobra. Tutaj nic nie ma. Okej. Dobra. Teraz szybko biegniemy. No i dobra, udało się. Prawie. Okej, jakiś duchy. Teraz tym zrobię. Tam potrzebujemy czegoś, żeby położyć na ten przycisk. Okej. Obok tego pana jeszcze nie przejdziemy. Okej. Teraz nasze coś. Musimy się zająć tym knarenem. Zwróćcie jego uwagę. Muszę stanąć na puszce. Okej. To go zajmie na chwilkę. To musimy wykorzystać i... Okej, to jest jeszcze jeden sekret. A, co i kolejno się go zebrałem. A cóż, dobra. Brać go. Okej, okazuje się, że jednak knareny nie są aż takie złe. Nie zabijają od razu. Ale odrzucają. Okej, co my tutaj mamy? Wygląda jak jakaś arena do walki. Mam więcej ludzi. Dobra, na czym gdzie to musimy donieść tym razem? Jeden z nich wyskoczył. Czy to są duchy tensjenów? Nie zauważyłem. Okej, dobra.
poziomu 63%. Może dlatego, że w zwykłej kolejności zebrałem zielony kryształ. Wejmen, tu jestem! No szybko! No! Okej. Okay. Robux dostał się do niewoli. My tu mamy sporo knarenów. Okej, okay, w następnym odcinku uciekamy przed knaranami i próbujemy dostać się do Globoxa i uciec z tego nieprzyjemnego miejsca. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!